Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie bój się, wierz tylko. Jak ważną rzeczą jest wiara w życiu człowieka. Takim praktycznym wyrazem wiary w człowieku jest miłość, która jest miłością bez granic. Bo ona wtedy pokazuje nam, że człowiek jest w stanie przekroczyć wszelkiego rodzaju ograniczenia i sprawić, że dzięki miłości człowiek nie ulega tej presji, która przychodzi z zewnątrz, która chciałaby mi odebrać tę pewność, że to, o co proszę, stanie się rzeczywistością. I dzisiaj przychodzimy do Kafarnaum, do miejsca, z którego pochodził Szymon Piotr. Jesteśmy tymi, którzy są w porcie Szymona, bo Szymon Piotr miał swój port rybacki i wokół jego domu dzieje się dzisiejsza akcja. Tam dokonało się uzdrowienie teściowej Szymona i jest tam wielki tłum ludzi, którzy uczestniczą w tych cudach, których dokonywał Pan Jezus przy domu właśnie Szymona. I te cuda są tymi, które były no, bardzo takie ważne, bardzo znaczące. Tych cudów było bardzo wiele. Jednym z tych cudów, który się dokonał, to właśnie cud wskrzeszenia córki Jaira, o którym dzisiejsza Ewangelia mówi. I drugi to jest uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. Te dwa cuda dokonały się w drodze do synagogi, do której Pan Jezus szedł po to, żeby uzdrowić córkę Jaira. Okazuje się, że ta córka w czasie tej drogi umiera i przychodzą ludzie i mówią: po co trudzisz mistrza? Przecież już umarła. A Pan Jezus wtedy mówi: nie bój się, wierz tylko. I idzie dalej, dotyka się właśnie jego płaszcza kobieta cierpiąca na krwotok i zostaje uzdrowiona. I tutaj warto jest podkreślić wielkość Pana Jezusa, bo tu jest ukazany cud, który dokonuje się za pośrednictwem słowa i cud, który jest cudem dotyku. To Pan Jezus powiedział słowo i tak się stało. Jeżeli wiara jest głęboka człowieka, jeżeli człowiek rzeczywiście uwierzy w to słowo, no to nie może inaczej się stać, jak tylko ten cud musi się spełnić. I Pan Jezus poprzez taki zwykły dotyk, albo poprzez to, że ta kobieta podeszła i dotknęła się Pana Jezusa, ta moc wyszła z Pana Jezusa i sprawiła, że te cuda się dokonały. I dzisiaj właśnie 30 czerwca tutaj w Marszałkach przeżywamy piękną uroczystość związaną właśnie z tym rokiem arcybiskupa Baraniaka. I też tutaj, patrząc na arcybiskupa Baraniaka, chcemy powiedzieć o cudzie słowa i cudzie dotyku. Ten cud słowa w przypadku arcybiskupa Baraniaka podlegał na milczeniu. Że był tym, który miał powiedzieć słowo przeciwko prymasowi po to, żeby wytoczyć prymasowi taki pokazowy proces, żeby go zniesławić, żeby tutaj w Polsce zamiast kościół katolicki był kościół narodowy, który będzie podlegał państwu, o którym państwo będzie decydowało, co ma robić, co ma mówić. Nie, że Pan Jezus, nie, że Ewangelia, ale to państwo będzie pokazywało, w jakim kierunku ma iść. Dlatego ten cud milczenia, który dokonał się w przypadku arcybiskupa, jest tym, który był niesamowity, no bo kiedy 31 osób, tych funkcjonariuszy UB, cały czas pracowało nad tym, żeby go złamać, żeby on chociaż ten jeden podpis złożył albo powiedział jedno zdanie, on nie uległ temu. I drugi cud to jest cud, który polega na dotyku. Że on, pomimo tego, że ten dotyk, który był bardzo bolesny,
no bo bito go, zdywano mu paznokcie, torturowano psychicznie, fizycznie, stawiano go w różnych sytuacjach i on miał tę świadomość, że to nie jest ostatni raz, nie wiedział, kiedy to się skończy. On pomimo tego nie poddał się. To jest cud, który myślę, że każdy z nas jako człowiek tutaj żyjący na tym świecie ma świadomość, że to jest rzeczywistość, która no, przekracza ludzkie możliwości, że my jako ludzie, mając świadomość tego bólu, cierpienia, niejednokrotnie poddajemy się, a on się nie poddał. Dlatego to jest wielki cud i dlatego ta uroczystość tutaj, która ma podkreślić to, jak on jest ważną osobą dla Polski, dla Polaków, to, że tutaj przyjadą różne osoby po to, żeby też złożyć hołd temu wielkiemu Polakowi, to myślę, że to jest taki piękny znak, że w Polsce nie jest jeszcze źle, że jest jeszcze szansa na przemianę, że jesteśmy jako Polacy tymi, którzy mogą się w końcu obudzić i zrozumieć, że takich osób jak arcybiskup naprawdę nam potrzeba w dzisiejszym świecie, którzy odważnie będą mówili prawdę, którzy będą świadczyli o Jezusie, którzy będą bronili wartości pomimo tego, że będą musieli cierpieć. Dlatego niech te cuda, które się dokonują również na naszych oczach, będą tymi, które my będziemy też dostrzegali, a jednocześnie będziemy rękami Pana Boga, bo Pan Bóg działa przez nas i chce, abyśmy, tak jak w przypadku arcybiskupa, również i my zaświadczyli o tym, że te cuda dokonują się w naszym życiu.